Jak wygląda najlepszy pług świata? Nie tak. Tak też nie. I niestety nie tak. Najlepszy pług świata nie ma nic wspólnego ze stalą, wielkimi gabarytami, ani nawet zębami. Ma wielkość ołówka, jest niezwykle giętki, a ziemię połyka bez gryzienia. Najlepszy pług świata wygląda tak. Najlepszy pług świata to dżdżownica. Orka teoretycznie służy do użyźnienia gleby. Zaoranie pola daje jednak bez porównania gorsze efekty niż przepuszczenie ziemi przez układ pokarmowy dżdżownic. Po jej przetrawieniu zawartość związków próchnicowych w takiej porcji wzrasta o 150%. W koprolitach, czyli odchodach dżdżownic, jest kilka razy więcej minerałów niż w górnej warstwie gleby. Dodatkowo takie nawożenie jest ciągłe i optymalne. I to wszystko za darmo. Czego chcieć więcej? Skoro rolnik ma do dyspozycji na swoim polu takie wspaniałe narzędzie, po co mu orka? Pług robi dżdżownicom wielką krzywdę. Jako dowód poznajcie kilka faktów. Sam zabieg orki uśmierca nawet połowę osobników. Dżdżownice, które przeżyją, są łatwym pożywieniem dla ptaków. Szacuje się, że ginie w ten sposób kolejne 5% dżdżownic. A następnie mnóstwo z nich umiera w wysuszonej glebie. To dlatego w glebie uprawianej bez pługa jest nawet 5 razy więcej dżdżownic. Uprawa bezorkowa, czyli bez odwracania ziemi, nie wyrzuca ich na powierzchnię, nie niszczy ich podziemnych korytarzy, ani nie odbiera niezbędnej wilgoci. Resztki pożniwne to dla dżdżownic prawdziwa uczta. Oczywiście nie da się uprawiać ziemi bez żadnej szkody dla dżdżownic, jednak orka i uprawa narzędziami aktywnymi szkodzi im najbardziej. Dlatego pług dłutowy do uprawy bezorkowej zaraz po dżdżownicach jest najlepszym pługiem na świecie. Zobaczcie, jak pracuje na polu. W porównaniu z oraniem pługiem tradycyjnym, pług dłutowy skraca czas potrzebny do uprawy. Jednocześnie miesza resztki pożniwne, spulchnia i wyrównuje powierzchnię. Więcej informacji na temat tej maszyny oraz bezorkowych metod uprawy znajduje się na naszym kanale oraz stronie internetowej. Przygotowaliśmy również obszerny artykuł, do którego link znajduje się w opisie. Do zobaczenia!